W ubiegłą niedzielę na ulicach Ponieca można było przenieść się w czasie i spotkać drobnych średniowiecznych kupców, rycerzy, dworzan. 17 drużyn wzięło udział w grze miejskiej pod nazwą Wehikuł Czasu. Prócz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Poniecu w składzie zespołów znajdowały się całe rodziny, przyjaciele, znajomi. Najmłodsi uczestnicy to bracia w wieku 3 i 4 lat. Zabawa przeniosła uczestników kilkukrotnie w czasie, nawiązując do historii miasta od epoki brązu aż do lat 20 ubiegłego wieku. Każda drużyna otrzymała mapę trasy z wyszczególnionymi na niej 10 przystankami, gdzie czekały na nich różne zadania i quizy. Ostatnia baza zadaniowa i podsumowanie gry odbyło się na pikniku przy amfiteatrze przedszkola samorządowego w Poniecu, gdzie zorganizowano pokaz technik i walk rycerskich. Można było wejść i zrobić sobie zdjęcie w wojskowych samochodach z żołnierzami. Organizatorami gry miejskiej byli Gminne Centrum Kultury w Poniecu, Gmina Poniec, Związek Harcerstwa Polskiego w Poniecu, Grzegorz Wojciechowski oraz Damian Płowy. Nie! 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 N